Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobię specjalnie dla was ludzika, takiego jakiego robię na kanałach TikTokowych moich. Jest to naprawdę bardzo proste, więc radzę spróbować. Na początku dotworzymy oczywiście blendera, usuwamy wszystko i dodajemy jeszcze raz cube'a. Żeby fajnie ta nasza kostka wyglądała, możemy tutaj w opcjach trzeciej, nie trzeciej kuleczki, tej kuleczki drugiej, kliknąć strzałkę, następnie przejść do funkcji matcap i jak widzimy już tutaj nam się zmienił kolor, ale klikając w tą kuleczkę możemy sobie wybrać inne, fajniejsze kolory. Na przykład taki rainbow, jaki często widzicie u mnie, jednak u mnie są jeszcze takie fajne tutaj krawędzie pozaznaczane, a to się robi przez kliknięcie opcji cavity oraz wymaksowania tych dwóch wartości tutaj na dole. Jednak, żeby zrobić takiego ludzika stricte z moich filmików, to zrobimy go na początku szarego, a później go pokolorujemy. I pokażę wam, jak to zrobić. To będzie naprawdę bardzo mega proste. Dobra, no to zaczynamy. Matcap sobie zmieniamy na zwykły, krawędzie zostawiamy, no bo to zawsze jakoś tam fajniej wygląda. No i tak naprawdę mamy już naszą głowę, ale nie ma ona żadnych cech takich charakterystycznych, jak oczy, nos czy buźka. Żebyście widzieli wszystko, co ja tutaj robię, włączę jeszcze opcję tylko screencastowania i tutaj nam się wyświetla w lewym dolnym rogu, co aktualnie klikam. Ok, a więc mamy naszą kosteczkę. Następnie przyciskamy przycisk Tab. Następnie Ctrl R. I najeżdżając myszką tutaj na krawędzie różnego rodzaju, czy to pionowe, czy to poziome, wyskakuje nam dodatkowa linia, tak zwany edge loop. Raczej w terminologii późniejszej będę używał określenia edge loopa, dlatego no, warto to zapamiętać. Kręcąc kółkiem zwiększamy ilość tych kresek i możemy sobie ją dostosować, gdzie chcemy te kreseczki sobie wrzucić. Na początku zróbmy 4 i kliknijmy lewym przyciskiem myszy na tą krawędź. Jeszcze one nie są zaakceptowane. Żeby je zaakceptować w pozycji zerowej, klikamy prawy przycisk myszy. No co się niestety nie wyświetla, bo po prostu chyba nie lubi. No ok, no to mamy już kilka pasków stworzonych. Następnie dodajemy znowu więcej pasków. Dajmy na to 5. Ok. No i porobiły nam się jeszcze więcej pasków. Jak coś, literką A zaznaczamy i odznaczamy. Teraz mamy takie kropeczki tutaj wyświetlone. Te kropeczki nas informują o tym, że mamy wybrany tryb edycji werteksów. To jest tak zwany werteksik i teraz klikając na niego możemy za pomocą przycisku G przesuwać sobie go do woli. Czy to ten, czy to ten, czy to ten, czy to ten. Tylko jest niestety taki mały problem. Jak za pomocą werteksów wciągnąć nam oczy? No, weźmy sobie, wybierzmy tutaj taką małą ikonkę, takiego kwadracika. Jak widzimy, kropki nam poznikały i teraz mamy możliwość zaznaczania sobie poszczególnych planeów, czy kładów. Jednak teraz jakby patrzymy, no to te oczy nam wyjdą takie bardzo małe. I teraz bardzo, bardzo ważna sprawa, bo się mnie o to pytaliście, jak wepchnąć oczy. Klikamy przycisk E, jak ekwador i myszką przesuwamy sobie albo w jedną stronę, albo w drugą stronę i akceptujemy to przesunięcie lewym przyciskiem myszy. No i mamy. Jednak chcielibyśmy, żeby te oczy były troszeczkę większe. Moglibyśmy złapać sobie za tego jednego plane'a i za pomocą literki G oraz Y. Y daje nam możliwość przesuwania po danej osi. Jak tutaj widzimy, nam się wyświetliła zielona linia. Za pomocą X wyświetla nam się oś po prostu X i za pomocą Z możemy przesuwać sobie nasze rzeczy. Przesuwać, no właśnie, to jest bardzo ważne, żebyście później wiedzieli. Weźmy sobie w sumie całą głowę. Jeżeli klikniemy literkę G i X, no to przesuwamy tylko po jednej osi, nieważne gdzie byśmy myszką latali.
Y, no to po drugiej osi Z, no to w górę i w dół, tylko i wyłącznie. Nawet jak na boki ruszam, to się za bardzo nic nie dzieje. I tak samo ze skalowaniem, czyli powiększaniem i pomniejszaniem elementów. S teraz nam się skaluje po całości. X w jednej osi. Możemy sobie zrobić dżdżownicę, która będzie sobie tak chodziła. No i Z. Jeżeli chcemy skalować tylko i wyłącznie, na przykład w płaszczyźnie, nie chcemy, żeby nam się obiekt wyciągał do góry i w dół, wtedy klikamy klawisz S, następnie Shift Z i teraz nam się rozpłaszcza. Jakby kupa spadła. Jeżeli nie chcemy oczywiście zaakceptować naszej zmiany, no to klikamy prawy przycisk myszy. Jeżeli chcemy, to lewy. No ale nie chcemy. Dobrze, no to mamy nasze oczki. Teraz byśmy chcieli buźkę. Buźkę zrobimy troszeczkę węższą, dlatego dodam jeszcze dwa edge loopy. I jak tutaj widzimy, mamy już wyznaczoną linię naszej buzi. Te plane nam po prostu wyznaczą. I znowu klawisz E. Wciągamy troszeczkę bardziej. No i teraz już będzie bardzo prosta sprawa. Chcemy, żeby był na przykład uśmiechnięty. No to troszeczkę ją pomniejszymy. Z jednej strony oczywiście zaznaczam 1. Z kontrolem zaznaczacie wszystkie linie, jakie są od jednego punktu do miejsca zaznaczania. Czyli jeżeli sobie bym tu zaznaczył i tu, to mi się zaznaczą wszystkie, tutaj ten cały paseczek. Jeżeli bym chciał zaznaczyć tylko i wyłącznie dwie powierzchnie, jakieś niezależne, na przykład tutaj oczko jedno i tutaj oczko drugie, to robię to z przyciskiem Shift, z klawiszem Shift. No i teraz mogę na przykład zrobić taką złą minę. O, jaki ja zły jestem. O, zjadłem parówki na śniadanie i nie powiedziałem mamie. O. Dobra. No to weźmy sobie pomniejszmy troszeczkę tą naszą buźkę. Żeby nie był taki rozdziawiony, jakiś zdziwiony. I byśmy chcieli dodać mu uśmiech, bo jest teraz taki bez wyrazu. Dobra. Zaznaczamy jedną płaszczyznę, drugą płaszczyznę i hop. I już nasz bobek się śmieje. Żeby było wszystko lepiej widoczne, ja teraz, moi drodzy, włączę cień. Jednak jeżeli byście chcieli, żeby ten cień się troszeczkę wam poruszał, bo na przykład z innej strony, możecie tutaj kliknąć tą zębatkę oraz po prostu poprzesuwać tą kulkę i wtedy wam pokażę po prostu oświetlenie, z której strony pada. Ja będę chciał sobie, żeby było coś takiego. Elegancko. Zaznaczę sobie jeszcze oczki, troszeczkę je bardziej wyciągnę do przodu. OK. Wychodzę z trybu edycji. No i powiedzmy, że mam głowę skończoną. No ale tak sama głowa bez jakiegoś nakrycia głowy, no to trochę lipa, nie? No trochę lipa. Też się zgadzam. Ta-ta-ta-ra-ra, afro w cyrku, ta-ta-ta-ra-ra, afro w cyrku, afro w cyrku, afro w cyrku, da-da-da-da-da, afro w cyrku. Dobra, robimy afro. Tutaj, moi drodzy, ten taki ikonka, która mi tutaj uciekła, to jest tak zwany nasz 3D kursor, czyli kursor 3D. Klikając lewym przyciskiem myszy na model, on zmienia pozycję. Jednak co on tak naprawdę daje? On, moi drodzy, wskazuje nam punkt, w który pojawi się kolejny mesh, który dodamy. Shift A. Mesh i byśmy chcieli zrobić ratatarara afro w cyrku, czyli afro w cyrku myślę, że najłatwiej uzyskamy dodając UV sphere, czyli tak zwaną kuleczkę, tylko że ona nam się pojawiła krzywo, bo pojawiła się w miejscu, gdzie jest ten 3D kursor. I teraz, gdybym chciał go umiejscowić po środku, to będzie problem, bo widzimy, że ta kulka jest troszeczkę bardziej po lewej stronie. Biorąc pod uwagę, że naszą głowę umieszczaliśmy w samym centrum, możemy sobie kliknąć Shift S, następnie kursor to World Origin, czyli jakby do takiego środka świata i pojawia nam się w samym centrum wszechświata. I jeszcze raz dodajemy sobie kuleczkę, możemy ją powiększyć. Teraz jak widzimy, głowa nam zniknęła, ale nie martwcie się, tutaj jest nasza głowa. Ona tutaj jest, schowała się, ale jest. Dobra, weźmiemy sobie troszeczkę, powiększymy w ten sposób.
No i mamy teraz, kurczę, afro, tylko że afro nam zasłoniło włosy, znaczy oczy.